Hello, my name is Robert from the Nonprofit Citizens Foundation in Iceland. I'm here with my partner Gunnar. Witam wszystkich, ja jestem Robert, tutaj mój przyjaciel Gunnar. Jesteśmy z organizacji Nonprofit National Foundation. Yeah, we started our work at the end of 2008, after sort of in the beginning of the financial crisis in Iceland, looking at ways of giving citizens more influence. Rozpoczęliśmy naszą działalność w roku 2008, w czasach kryzysu gospodarczego i od tego czasu jesteśmy aktywni. And one of the key drivers of why we're actually doing this is because we think inequality is one of the biggest problems we face today. A powodem, dlaczego w ogóle działamy, jest to, że uważamy, że jest zbyt dużo nierówności i chcemy to zwalczać. And even sort of conservative sort of financial media like The Economist and Financial Times you know, started to talk about and cover this you know, subject weekly. I również media piszące na tematy finansowe jak The Economist czy Financial Times zaczęły nagłaśniać te problemy. And this was a message from the World Economic Forum in you know, Davos. This is one of the key messages that worsening income inequalities is one of the biggest risks around the globe in the coming decades. I to wiadomość z World Economic Forum, które mówi, że pogłębianie nierówności jest największym ryzykiem, które powoduje szkody na całym świecie w najbliższym dziesięcioleciu. And we at the Citizens Foundation, we believe that to help reverse this trend, we need to give citizens a strong voice in policy making and greatly reduce the influence of corporations. A my w naszej fundacji wierzymy, że musimy pomóc odwrócić ten trend. Musimy dać obywatelom silny, głośny głos, tak aby mieli wpływ na tworzenie polityki. And this is a little chart how we sort of look very roughly sort of how the balance of powers power was before the internet. We had you know citizens mostly communicating through the media. With the corporations with the largest influence on government. I tutaj widzimy taki diagram przedstawiający wpływy na politykę przed dobą internetu. Widzimy, że największy wpływ miały korporacje. And now, as the situation is now, citizens do have a bit more influence, and the media maybe has a bit less influence, but the corporations have more influence than they've ever had. I widzimy teraz, że sytuacja trochę się zmieniła. Obywatele mają głos, jednak widzimy, że korporacje mają większy wpływ niż kiedykolwiek. So this is how we this is our goal in terms of how we would look at the perfect world. Obviously, corporations should have influence as all the players in society, but we believe that you know citizens should have a lot more to say and the tools that we see this working is using open data, informed debate, and prioritization of issues. A tutaj widzimy nasze cele, taką wizję idealnego świata, ponieważ uważamy, że korporacje owszem powinny mieć jakiś wpływ na tworzenie polityki, ale to obywatele powinni mieć najwięcej do powiedzenia, a narzędzie, jakich chcielibyśmy użyć, to otwarty dostęp do danych, konstruktywne debaty i ustalanie priorytetów. And we are in no way anti-corporation or anti-capitalists or anything like that. At least, you know, I personally believe in the free market and such. But you know, the market isn't really free today. Nie chcę, żeby wyciągali Państwo błędne wnioski, że jesteśmy przeciwko korporacjom. Jesteśmy zwolennikami wolnego rynku, chociaż tak naprawdę ten rynek w dzisiejszych czasach nie jest tak zupełnie wolny. So I'm going to talk a little bit about our
our struggle in Iceland to try to create a new constitution. Teraz opowiem trochę o naszych staraniach w Islandii, żeby stworzyć nową konstytucję. We have basically our current constitution is effectively from 1918, and there's some major changes in 1944 when we got our independence, but it's not really a modern constitution. Mamy naszą konstytucję od 1918 roku, ze zmianami wprowadzonymi w 1944, który był rokiem odzyskania niepodległości. Także nie można niestety powiedzieć, że nasza konstytucja jest nowoczesna. So the process was started in 2010, there was a national assembly of 1,000 randomly selected people. Proces tworzenia tej konstytucji rozpoczął się w 2010 roku, kiedy to zebrano zgromadzenie narodowe z 1000 przypadkowo wybranych ludzi. And people were basically it was a special sort of meeting format where people were split between tables and different issues discussed and then some conclusions were drawn. Spotkanie wyglądało tak, że różne grupy osób gromadziły się wokół stolików i dyskutowały na różne tematy, na różne kwestie i później wyciągały wnioski. And then the next step was that there was an constitutional assembly that was directly elected. 25 people were elected and everybody in the process wanted to give people direct access to the process. Następnie powołano zgromadzenie konstytucyjne składające się z 25 osób i podczas tego procesu celem było danie jak największej inicjatywy obywatelom. And the council was elected and they started to do their work. It was about I think 4 months that the whole process was going on, and it was decided to create like a channel to discuss with people over the internet. Wybrano radę, która cały ten proces trwał około 4 miesięcy i później stworzono taki kanał dyskusyjny, tak by komunikacja była prosta i łatwo dostępna. And basically used Twitter, Facebook and YouTube and to create a two-way dialogue between the people and the Constitutional Council. Używaliśmy głównie Facebooka, Twittera, YouTube'a, tak żeby ten kontakt był jak najłatwiejszy. And then there was a referendum on the new constitution draft, and it got not as much participation we hoped, but it was approved by 2/3 majority. Później zostało przeprowadzone referendum dotyczące tego nowego projektu konstytucji. Nie zgromadziło ono tyle osób, jak się spodziewaliśmy, ale uzyskało 2/3 poparcia. Current constitution has it, then we need 2 parliaments to ratify a new constitution. Jak mówi stara konstytucja, żeby ratyfikować nową konstytucję, potrzebne są 2 parlamenty. So after all this work of thousands of people, or tens of thousands of people participating in helping create this new constitution, it's now stuck in parliament. Po tych wszystkich naszych staraniach i dokonaniach, ludzie naprawdę chcieli brać udział i pomóc nam zmienić tą konstytucję. And there's still quite a bit of people who want to keep the process going, but some people have lost a bit of hope. I haven't. I think it will just take time to get this through. Są ludzie, którzy starają się kontynuować te starania, jednak niektórzy stracili nadzieję. Ja nie straciłem i mam nadzieję, że odniesiemy sukces. Yeah. But it is always difficult for and we knew that from the start of the process, it will be difficult for the parliament to change itself. Jednak zdajemy sobie sprawę z tego, że zmiana parlamentu jest trudna.
just aside from that, the constitution is just one of the projects that's been happening in Iceland. So the Citizens Foundation, our key vision is to increase equality through better democracy. Jednak modyfikacja konstytucji to tylko jeden z wielu projektów, jakie przeprowadzamy w Islandii. Głównym naszym celem jest zaangażowanie obywateli oraz propagowanie równości poprzez lepszą demokrację. Yeah, and to help create using the internet to help create a bridge between citizens and government. I chcemy propagować użycie internetu jako mostu, przepraszam, łączącego obywateli i władzę. And some of our key achievements, we've had over 500,000 people who have used our websites since 2008, and out of that there was over 250,000 people used this in 2013, mostly in Iceland, in Estonia and in many other countries. Nasze największe osiągnięcia to osoby, które odwiedzają nasze strony. W 2008 roku było to 500 tysięcy osób, w 2013 ponad 250 tysięcy. Również wiele osób odwiedza naszą stronę na przykład w Estonii. And over close to 60% of the people in Reykjavik have used our Better Reykjavik website, which is our sort of biggest success so far. Oraz ponad 60% obywateli Reykjaviku zaglądało na naszą stronę Lepszy Reykjavik. And our sort of the key core of what we do is a software called Your Priorities. Naszym głównym działaniem i naszymi priorytetami jest oprogramowanie Your Priorities, czyli wasze priorytety. And it's basically it's open source software. Anybody can download it and use it. And it's very simple. It's to help people find the best ideas and the best arguments for and against those ideas. Jest to bardzo proste w użyciu. Każdy, dostępne dla każdego. Każdy może to ściągnąć i z tego korzystać. Idea jest taka, że ludzie propagują swoje pomysły i zbieramy najlepsze argumenty za i przeciw. Yeah, and it allows large groups of people to speak with one shared voice. Umożliwia to również grupom ludzi wypowiadanie się jednym silnym głosem. So I'm going to hand over to Gunnar, my partner. He will talk more about it. Teraz Gunnar będzie kontynuował. Okay, so just a simple explanation of how your priorities work. It's a threefold process. You can submit your idea, you can support or oppose the ideas, and you can debate the ideas with the points for and against them. Krótkie wyjaśnienie, jak działa oprogramowanie Your Priorities. Przede wszystkim można wysłać swoje propozycje i pomysły. Później mamy możliwość popierania ich, bądź też sprzeciwiania się im i można odbywać debaty na ich temat. So we try to keep it as simple as possible. Staramy się, by było to tak proste, jak tylko możliwe. So what comes out of it is that the best idea of the communities are chosen by the community itself. Chodzi o to, żeby najlepsze pomysły wśród społeczeństwa były wybierane właśnie przez samo społeczeństwo. So the end result is a list of the top priorities of the community with the best arguments for and against them, which is really easy for others to see, just to come in and see, oh, what's the best point for and against this idea. Na koniec uzyskujemy listę z najlepszymi propozycjami i w bardzo prosty sposób możemy zobaczyć, jakie są argumenty za i przeciw. So you can see visually here what happens. Here's the idea. This is in Bulgarian. And here the best point for and the best point against it. And you can see how the people can mark them helpful or not helpful. Tak więc widzicie, u góry jest pomysł w języku bułgarskim. Tutaj najlepsze argumenty za i przeciw. I na końcu można głosować, czy jest ten argument pomocny, czy nie. And also worth mentioning is that they are in different columns. The best for are here and the best against are here. And this effectively kills all
chances at arguing about the thing. You know, the classical internet argument when someone says yes and someone says no, and the next one says you're an idiot, and from then on we don't have a debate, but this doesn't happen here. Widzimy, że przez układ graficzny, widzimy tutaj przejrzyste dwie kolumny, przez to można uniknąć sporów, jakie są zazwyczaj w internecie, kiedy potem ktoś nazywa osobę, która ma inne zdanie, idiotą. So, like Robert mentioned, Better Reykjavik is our most successful initiate, and it was a totally non-partisan initiative. We sent emails to all the political parties in Reykjavik, at the same time inviting them to use our platform. Naszym największym sukcesem do tej pory jest inicjatywa Better Reykjavik. Jest to zupełnie pozapartyjna działalność. Wysłaliśmy zaproszenia do uczestnictwa wszystkim partiom politycznym. And as you can see, we had over 40% of the voters participating and more than 1,000 priorities created. Jak widzicie, ponad 40% głosujących wzięło udział i stworzyliśmy ponad 1,000 priorytetów. And we started our formal collaboration with the city of Reykjavik more than one year after the election. And every month the top ideas are taken from Better Reykjavik and into the administration for discussion. Some are accepted and some are not. Rozpoczęliśmy również oficjalną współpracę z miastem Reykjavik. Każdego miesiąca dyskutują oni i analizują nasze pomysły. Niektóre z tych ustalonych priorytetów są przyjmowane, niektóre odrzucane. So the citizens of Reykjavik have a real influence on decision making in the city of Reykjavik. W ten sposób mieszkańcy Reykjaviku mają realny wpływ na to, co się dzieje w ich mieście. And just a few screenshots from Better Reykjavik. These are ideas that have been done from the website. I na tym slajdzie możemy zobaczyć pomysły, które udało się zrealizować dzięki tej inicjatywie. And here you can see a similar thing to before, just showing you how it works with the idea and the best points for and against it. I tutaj podobnie można zobaczyć, jak to działa. U samej góry jest pomysł, na dole argumenty za i przeciw. And we also have a sub-project of Better Reykjavik called Better Neighborhoods, which is participatory budgeting, where a bit less than 2 million euro are every year allocated for specific projects for citizens to improve the city. Innym projektem realizowanym przez nas jest Better Neighborhoods, czyli lepsze sąsiedztwa. Jest to budżet partycypacyjny, gdzie każdego roku prawie 2 miliony euro zostaje rozdzielonych na różne projekty w Reykjaviku. So it's a bit different from Better Reykjavik, and people put the ideas into Better Reykjavik, then the city decides how much it would cost for each of them, and then the citizens vote in a binding vote in electronic elections on the projects. Działa to trochę inaczej niż strona Better Reykjavik. Można publikować swoje pomysły. Później szacuje się, ile dany pomysł kosztuje. Następnie obywatele mogą głosować, na jaki projekt warto oddać pieniądze. And we also use the opportunity to teach people what making a budget is about. So this is one example of a voting page for one neighborhood. Również skupiamy się na edukacji. Pokazujemy ludziom, jak wygląda zarządzanie budżetem. So you see that the person here has already chosen this project, and that means that it shows up there, and you can only use up the whole budget, and then you can't choose any more projects. Tak więc tutaj widzimy, że osoba wybrała już jeden projekt. Później może wybrać następne. So, like I said, we're educating them on the budget issue. So, yeah, basically went through that on the slide. Czyli podsumowując, po prostu pokazujemy, jak działa takie zarządzanie budżetem. And here is an example of things that were made through the Better Neighborhood website. Tutaj można zobaczyć przykłady, co udało nam się dokonać dzięki tej stronie internetowej.
Just a quick statistics. We have over 70,000 people participated, and in the city of Reykjavik, there are 120,000 people that live with 90%, 90,000 that have a voting rights. I krótkie statystyki. Z 120 tysięcy obywateli, z których 90 tysięcy miało prawo do głosowania, aż 70 tysięcy osób wzięło udział. And so in total we have 476 ideas that have been approved, and 313 of them came from the Better Neighborhoods website. Podsumowując, potwierdzono 476 pomysłów i 313 z nich pochodziło ze strony Better Neighborhoods. Now we also have a website called Better Iceland, and that obviously on a national level, and that this is a work in progress, and we have already an agreement with the Pirate Party of Iceland that they will submit the top ideas to the parliament. Mamy jeszcze stronę Lepsza Islandia, Better Iceland, która działa analogicznie jak Better Reykjavik, tylko na poziomie narodowym. Cieszy się coraz większą popularnością i również Partia Piracka zgodziła się zaprezentować niektóre pomysły przed parlamentem. This is another example of a Your Priorities project. This is from Estonia. It looks very different from a website because it's an open source software, and the Estonians, they asked us actually whether they could use it, and then downloaded and made a lot of changes, especially in the user interface. Tutaj widzimy inny przykład z Your Priorities. Wygląda on nieco inaczej, ponieważ pochodzi z Estonii. Zapytali nas, czy mogą z niego skorzystać. Zgodziliśmy się i wprowadzili oni kilka zmian. So the project called Rava Koku, and they had some serious political scandals, and there were strong voices asking for law reforms in Estonia. Program nazywał się Rahva Kogu. W Estonii po wielu aferach politycznych domagano się zmian prawa i wprowadzenia reform. And so they used your priorities, and they had over 2,000 ideas for law reforms coming through the website. Użyli więc strony Your Priorities i w ten sposób zebrali około 2,000 propozycji. And obviously the reason they could go through the 2,000 proposals is that our software works in such a way that the community makes up the priorities. So it's not 2,000 proposals that a government committee has to go through. A powodem, dlaczego udało im się tego dokonać, jest sposób, w jaki działa nasza strona. Nie muszą oni bowiem analizować wszystkich propozycji, ponieważ to obywatele poprzez głosowanie decydują, które pomysły są najlepsze. So, since March 2014, two of the ideas have been adopted into law, and the one that we find the most interesting is that now 1,000 citizens can send an issue to the parliament, and the parliament has a legal obligation to somehow process them. I w ten sposób w marcu 2014 roku wprowadzono w życie dwa proponowane prawa i zmiany w prawie estońskim. To, które my uważamy za najbardziej interesujące, polega na tym, że teraz 1,000 obywateli może złożyć wniosek do parlamentu, i który nie może zostać odrzucony, muszą go przeanalizować. And we also have a project called NHS Citizen. We're working with the National Health Service in the United Kingdom on how to connect its users to the board of the NHS. Innym projektem, który realizujemy, to współpraca z NHS w Wielkiej Brytanii. Pracujemy nad połączeniem i komunikowaniem obywateli z zarządem NHS. And this is a work in progress, so it's just started recently. Inicjatywa ta rozpoczęła się niedawno, ale już odnosi sukcesy. And for the future, we're actually, one of our biggest worries is that the participation in democracy is constantly going down, and especially among young people.
Jeżeli chodzi o przyszłość, to martwimy się tym, że uczestnictwo w demokracji ma tendencję spadkową, zwłaszcza wśród młodych obywateli. So we're actually now making two really big steps on upgrading our software. One is that it's going to be in 3D. Dlatego podejmujemy teraz takie dwa główne kroki w celu polepszenia naszego oprogramowania. Jednym z nich będzie to, że będzie to oprogramowanie 3D. There are two reasons for that. No, it sounds a bit tacky, like everything is in 3D, but the thing is that it is a medium which works for young people, and young people are using that kind of thing every day. Wiem, że może to brzmieć tak, że podążamy z duchem czasu i wszystko teraz jest w 3D, ale po prostu takie media są lepiej odbierane przez młodych ludzi. And the other, well, actually three reasons. Another reason is that it's possible to solve lots of electronic democracy problems by changing the interface into 3D from 2D. Innym powodem jest fakt, że daje nam to możliwość szybszego i lepszego rozwiązania różnych problemów związanych z elektroniczną demokracją. And the third reason is actually that by doing it like this, we foresee immense possibilities in connecting the internet, the virtual 3D democracy world, with the world that we are in, the real life world, like maybe this conference here. If it would be done both like this and also on the internet, then we could, instead of having 40 people here, then we could have 400 or 4,000 people here. Kolejnym powodem jest to, że ułatwia to uczestniczenie na przykład w takich wydarzeniach jak dzisiejsze poprzez lepsze połączenie ze światem. But there's another side to the changes that we're making. It's not only the 3D change, but the not less important is that we are introducing artificial intelligence into electronic democracy. Jednak 3D to nie jest jedyna inicjatywa z naszej strony. Inną zmianą, jaką wprowadzamy, to tak zwana sztuczna inteligencja. Just, yeah, and just one extra point that's not on this slide. The reason why we started to look at artificial intelligence as a part of this context is that corporations have a lot of artificial intelligence, so they are tracking a lot of our movement and our data, and we're looking at making artificial intelligence that watches the corporations and democracy. I powód, dlaczego skupiamy się na sztucznej inteligencji, który nie został umieszczony na slajdzie, to fakt, że korporacje używają takiej sztucznej inteligencji i śledzą nasze poczynania i nasze kroki, i my chcemy zrobić to samo wobec nich, chcemy ich bardziej kontrolować. So instead of the way Facebook works and using artificial intelligence to show you what Facebook thinks you should see, then our democracy friend or active citizen will help you to, it will learn how you work and it will help you to find your interests, your needs, to find information that you really need to be informed on the subject that you're interested in. I na takiej zasadzie, jak działa Facebook, który sugeruje nam strony, które możemy lubić, tak samo działałby ten program, który sugerowałby strony, informacje, które byłyby nam potrzebne i które chcemy znaleźć. So the plan is to help us be able to be good active citizens in our democracy and the civic life, which is one thing we don't today we don't have the time to do that, unfortunately. Tak więc najważniejszym planem, jaki chcemy zrealizować, to bycie albo zachęcanie do bycia lepszym obywatelem w demokracji, bo w dzisiejszych czasach niestety nie poświęcamy temu zbyt wiele uwagi. And yeah, we've sort of been through a bit of this, but the main thing is maybe the point at the bottom. We want to give us, the people, the information that we need to control our lives to the extent that we want to. Najważniejsza informacja jest tak naprawdę zawarta w ostatnim punkcie, że musimy gromadzić informacje, które są nam najbardziej potrzebne, żeby kontrolować to, co się dzieje i żeby zmieniać życie na takie, jakie chcemy mieć. And just a short map, one slide with this is all project that we're working on or have been working on, and some of them I've mentioned already, and now we're doing one of these EEA projects by being here with you. Tutaj widzimy mapę, na której umieszczono nasze projekty, nad którymi obecnie pracujemy.
Również został zaznaczony projekt e-Democracy, nad którym pracujemy w chwili obecnej. We're also part of a EU-sponsored project called Decent, and just a few days ago there opened up a website called Better Alamance in North Carolina in the United States. Realizujemy projekty finansowane z budżetu Unii Europejskiej, jak na przykład Decent projekt. Niedawno również otworzono stronę Better Alamance. And actually realized now that we're missing one more project here in Iceland called Better Hafnarfjörður. It will go into the next slide. I teraz wspominaliśmy też o projekcie Lepsza Islandia, który jest też zaznaczony na mapie. So yeah, I'm not sure if you have time for questions, maybe a couple, if anybody. Czy mamy czas na pytania? Pytania będą po tym secie następnym. Czyli jeszcze 15 minut następnego setu, a później pytania do tych osób, które już miały. Bardzo dziękujemy, Gunnar i Robert.